Witam cię serdecznie w kolejnym dniu naszego wyzwania. Mam nadzieję, że pierwszy dzień przypadł ci do gustu, dobrze się rozgrzałaś bądź rozgrzałeś. Dzisiaj atakujemy mocno mięśnie brzucha. Zapraszam cię do rozgrzewki, która będzie właśnie dedykowana naszemu sześciokrotowi. Zaczynamy od marszu. Pracujesz na stopiu, brzuch lekko spięty. Głęboko oddychaj, wdech nosem, wydech ustami. 4, 3, 2, i luz, kręcenie ramion do przodu. Cały czas maszerujesz. Ramion blisko uszu. 4, 3, 2, i tył. Hop. Góra.
Jeszcze chwilę rozgrzewki. Ostatnie dwa. Zatrzymaj. I pracujemy wolno nogą z tyłu. Ściągnij, odstaw. Ściągnij, hop. Zamknij, hop. Zamknij, wyprostuj. Zamknij. Wydech, wdech. Wydech. Przyspiesz i 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Zostaw nogę z tyłu. Przenieś dłonie na ziemię. I w tej pozycji przyciągnij kolana. Ściągnij, wyprost. Hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tylko 2, ostatni i luz. Odstaw powolutku do góry. Super. I na koniec jeszcze kilka ćwiczeń cardio, bo wsuniemy sobie przód, cały czas na śródstopiu, ręce mocno pracują. Przód, przód. Dawaj, dawaj, dawaj. 4, 3, 2 i przechodzimy sobie do jednej strony maty. Cały czas na śródstopiu. Mocno ręce, mocno nogi. 4, 3, 2, ostatni i luz. Wdech. Taka krótka rozgrzewka na dzisiaj nam wystarczy. Resztę dogrzejemy się w części pierwszej Tabaty, także łyk wody. I zapraszam Was na pierwszą rundę Tabaty. Ruszamy z pierwszą rundą. W każdej rundzie mamy 4 ćwiczenia, które będziemy powtarzać na zmianę. Zaczynamy sobie od ściągnięcia kolana. Przygotuj się. 3, 2, 1, go! Hop! Wysoko. Ręce pracują. Kolano góra. Ściągasz. 20 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Hop! I luz. Przejdź do podporu przodem. W podporze stopa wędruje do dłoni. Raz prawa, raz lewa. Go! Hop! Trzymaj mocno brzuch napięty. Hop! Wydech i wdech. Hop! Jeszcze 5. I luz. Hop! Wracamy. Pierwsze ćwiczenie. Ściągamy. Wysoko, ręce, kolano. 3, 2, 1, go. Ściągnij. Hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wysoko. Seria dogrzewkowa. Oddychaj głęboko. 4, 3, 2 i luz. Wracamy do podporu przodem. I pracujemy. Stopa do dłoni. I go. Trzymaj brzuch napięty. Plus. I góra. Drugi zestaw ćwiczeń. Raz, dwa, kostka. Unosimy wysoko kolano, raz prawe, raz lewe i za każdym razem dłoń do kostki. Hop! Góra, kostka, kostka, góra. Jeszcze chwila. I los, pięknie. Do leżenia tyłem zapraszam. Ręce na kark i dwa razy puls. Prawa, dwa razy puls, lewa. Hop. Góra. I dół. Jeszcze chwila. Pępek wciśnięty w mat. Barki oderwane. Dół, dwa. Wydech. Wydech, góra. Jeszcze chwilka. I luz. Wstajemy. I wracamy. Do skipu. Wysoki skip, a i kostka. Wszystko po dwa. 3, 2, 1, go. Góra, kostka. Góra, kostka. Super. Hop, hop. Hop, hop. Hop.
I ostatnie ćwiczenie zestawu. Dwa razy pójdź w dole. Łokcie wysoko. Hop. Dół. Dół. Wdech, góra. Wydech, góra. Wdech, dół. Wydech, góra. Hop. Wdech. I wydech. Ostatni. I los. Super. Pierwsza runda za nami. Łyk wody i zapraszam na drugą zabawkę. Zaczynamy rundę drugą. Zaczynamy sobie od boksera. Na dwie ręce. Nogi pracują je nam jak do pajaceta. 3, 2, 1, go. Hop, boksuj. Jednocześnie obydwie dłonie pracują. Hop. Prosty. Łokcie, wydech, dech. Dawaj, 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 jeszcze chwilkę. I luz. Super. Zostajemy sobie w górze, kolana na zewnątrz i spięcia boczne. Start. Hop. Nie wykonuj szybko tego ćwiczenia. Chodzi o to, żeby miało długi zasięg. Zatem wdech, góra, wydech. Hop. Moment. Wdech, wydech. I luz. Wracamy do boksera. Na dwie ręce. 3, 2, 1, go. Hop. Jeszcze, jeszcze. Ostatnie 5 sekund. I luz. Zostajemy w szerokim rozkroku. Kolana na zewnątrz. Zejdź do dołu. Na brzuch. Ręce na kark. I lecisz. Hop. Dół. Wdech, góra, wydech. Wdech i wydech. Hop, nisko. Łokieć jak najniżej. Do kolana. Ostatnie 10 sekund. I luz. Pięknie. Zapraszam do leżenia tyłem. Zostajemy jako bokserzy nadal. Hop, spięcia bokserskie. Dół, góra, dół. Uderz po skosie. Uderz po skosie. Wydech, wdech, wydech. Hop, wydech, dół, dół. Super. Jeszcze 5 sekund. I luz. Podpór przodem, nadgarstki pod barkami i wędrujemy sobie raz jedną nogą na zewnątrz najdalej i raz drugą. Pracuj, hop, idziesz, 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 hop, jak najdalej. Jeszcze chwila. I luz. Wracamy do boksera. Trzy, dwa, jeden, góra, mocno uderz, wydech, wdech, wydech, hop, wydech, wdech, góra, dół, góra, tak jest, jeszcze 10 sekund, mocno brzuch, wydech, stóp, hop, hop, dół, hop, hop, dół, i los, pięknie, i ostatni raz, spacer po korze. Raz, druga. Końcówka. I los. Brawo. Druga runda za nami. Dlatego zapraszam Cię na krótki bonus. Stajemy. Wysoki skip A. 10 sekund. I 10 sekund bokserskie pajacyki. Zaczynamy. 3, 2, 1, góra. Hop.
jeszcze moment. 4, 3, 2, bajac. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i luz. Super. Zasłużyliście na wodę. Łyk i zapraszam do rundy trzeciej. Przed nami runda trzecia. Pracujemy sobie dalej, raz w górze, raz w dole. Mam nadzieję, że taki sposób treningu Wam się podoba, a jeżeli niekoniecznie, to Was troszeczkę męczy, co na pewno wpływa na Waszą lepszą wydolność i siłę mięśni. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od pierwszego ćwiczenia, bardzo fajnego. Będziemy prostować ręce wyprostowane. Stopa idzie raz prawa do prawej dłoni, lewa do lewej. Pamiętajcie o tym, żeby nie pochylali się, tak? Nie jest prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia plecy. Zatrzymujemy wyprostowane. Przygotujcie się. 4, 3, 2 i góra. Hop, wydech, wdech. Wydech, wydech. Hop, góra i dół. Wydech. Cały czas. Jak najwyżej unosimy nogę. Góra, dół. I luz. Przejdź do podpory przodem. Bieg górski na 3, raz, dwa, trzy, zatrzymaj. Co trzecia trzymamy. Pozycja 3, 2, 1, go. Raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy. Hop, hop, trzymaj, hop, hop, trzymaj. Trzymaj. Chwila. I luz. Wstajemy, wracamy, wysoko unosimy jeszcze raz nogę. 3, 2, 1, góra. Wydech, wdech. Jak najwyżej. Plecy proste. Góra i dół. Hop. I luz. Przejdź do podporu. Bieg górski na 3, 4, 3, 2 i go. Hop, raz, dwa, trzy. Zaczynamy sobie od twistów. Bardzo przyjemne ćwiczenie. Skaczemy cały czas w naszym stopie. Go, hop, prawa, lewa. Skręcaj mocno tu. Biodra, 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 pracuję. Prawa, lewa. Hop. Jeszcze moment. 4, 3, 2 i luz. Skosy. Prawa do lewej, lewa do prawej. Hop. Czyli bieg górski po skosie. Jeżeli ci ciężko, możesz maszerować. Lecisz, hop. Możesz wykonać to w wolniejszym tempie albo przeskoczyć. Hop. Staraj się, żeby twoje kolano szło jak najbardziej płasko. I luz, góra. Wracamy do twistów. Jeden, go, hop. Cały czas skręcaj. Pracujemy na śródstopiu. Przeskakujemy. Końcówka. I luz. I zostały nam skosy. Kręg podparty. I start. Hop. Nisko. Nisko. Kolano. Staraj się utrzymać barki nad nadgarstkami. Ostatnie 5. I los. Pięknie. Wstajemy. 10 sekund biegu górskiego i 10 sekund pajacu bokserskiego. 3, 2, jeden, góra, hop, dawaj, dawaj,
wysoko kolana, cały czas. Mocno, mocno, mocno. Jeszcze chwila. I go. Pajace. Prosty ręce przed sobą. 4, 3, 2, 1 i luz. Pięknie. Trzecia runda. Za nami. Napij się wody. Przechodzimy do ostatniej. Przechodzimy do ostatecznej rundy. Połóż się na plecach. Skłon, góra. Wznos bioder. Startujemy. Góra. Hop. Wydech. Hop. Wydech. Wdech. Oderwij górę. Pamiętaj, żeby lędźwie były cały czas przyklejone do maty. I luz. Jako drugie ćwiczenie scyzoryk na jedną nogę. Jedna noga zgięta, druga pracuje. Hop, góra. Odrywamy. Łopatki, barki. Od maty. Wydech. Pięknie, luz. Wracamy. Góra, skłon i biodra. 3, 2, 1, go. Skłon, hop. Mocno pięty do sufitu. Wydech, hop. Jak najwyżej odrywamy pośladki. I luz. Pięknie. Ta sama noga zostaje nam w scyzoryku. 3, 2, 1, hop. Góra, dół, góra. Wydech, wdech. I luz. Pięknie. Zaczynamy sobie drugą rundę od zmieniamy nogi do scyzoryka. 4, 3, 2, go. Wydech. I luz. Jako drugie ćwiczenie, nogi, 90 stopni, głowa, kolana, kolana, głowa, go, góra, głowa, hop, kolana, kolana, głowa. I luz, pięknie. Wracamy do scyzoryka. 2 ćwiczenia do końca. 3, 2, 1, go. Góra. I luz. Pięknie. I ostatnie. Kolana, kości. Kolana, głowa. 3, 2, 1. Start. Hop. I los. Pięknie. Wstajemy. Nasza nagroda, czyli 10 sekund skip A i 10 sekund pajace. Przygotuj się. 3, 2, 1. Góra. Dawaj, dawaj. 10 sekund tylko teraz. Wysoko kolana. I pajace. Hop. 10.
końcówka. 4, 3, 2, 1 i luz. Brawo! Udało nam się skończyć, a w zasadzie zrobiliśmy to. Fajnie pobudziliśmy na pewno mięśnie brzucha. A teraz zasłużony ostatni element, czyli rozciąganie. Wdech. Jeszcze raz wdech. I ostatni wdech. Super. Przejdź do leżenia przodem. Ramiona blisko klatki piersiowej. Biodra zostają nam na ziemi. Palce u stóp obciągnięte. Wdech. I z wydechem wychodzimy do góry. Skłon w tył. Dłonie możesz sobie dać im dalej, tym na pewno mniejsze będzie obciążenie na kręgosłup. Jeżeli odczuwasz ból w okolicach gędźwi, to na pewno nie możesz mieć blisko dłoni. Jeszcze ściągnij łopatki. Długa odległość uszu od barku. Rozciągamy brzuch. Wdechem wyjdź jeszcze raz do góry i teraz przenieś dłonie na jedną stronę. Jeżeli dasz radę, połóż dłoń na pośladek z drugiej strony i jeszcze mocniej dociągnij, otwórz bark. Wróć i wykonaj to samo ćwiczenie na drugą stronę. Wdech. I z wydechem idziemy. Druga strona. Skłon. I przenieś rękę na pośladek. I wróć. Powolutku przechodzimy do klęku podpartego. Wykonaj kilka razy plecy okrągłe. I plecy wklęsłe. Zatrzymaj, wyciągnij prawą rękę, lewą nogę. Mocno wydłuż całe plecy. Cały kręgosłup, głowę wyciągamy w jedną stronę, nogę w drugą. Chwyć za kostkę, jeżeli możesz, bądź za palce stóp i wyciągnij do góry. Piętach, wyciągnij ręce do przodu. I powolutku dociągnij do siebie, przejdź do przysiadu. Postaraj się, nie odrywając dłoni od maty, wyprostować kolana. Powolutku przejdź do wyprostu, z wydechem góra, rozluźnij barki, super, wdech, jeszcze jeden wdech i ostatni wdech, wydech i za drugi dzień serdecznie Wam dziękuję, ogromne brawa dla Was, drugi dzień za nami, serdecznie Wam dziękuję za udział, za to, że macie chęć, jesteście zmotywowani i chcecie zrobić coś lepszego przede wszystkim dla siebie, żeby lepiej wyglądać, ale też lepiej się czuć. Korzystajcie z dużej ilości wody. Pijcie, pijcie, pijcie ile tylko można. Zdrowo się odżywiajcie, korzystajcie z naszej pięknej pogody, a uprawiajcie aktywność fizyczną również na dworze. Także trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo za kolejny trening. Pamiętajcie, że
najlepsze przed nami. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.